Dzień dobry. Dzisiaj wtorek, 8 listopada, czytam teksty biblijne przeznaczone na ten dzień. Z Księgi Jeremiasza. Nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek Cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co Ci rozkażę. Oraz Dziejów Apostolskich. Nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z Tobą i nikt nie targnie się na Ciebie, aby uczynić coś złego. Masz wiadomość. Drodzy, czy znacie to uczucie, które pojawia się, gdy na ikonce waszego Messengera, WhatsAppa, SMS-ów czy maila pojawia się takie małe czerwone kółeczko sygnalizujące nową, nieodczytaną jeszcze wiadomość? Niezależnie od tego, co zawiera ta wiadomość, już na sam widok czerwonego kółeczka czujemy pewnego rodzaju ekscytację i zaciekawienie. W sumie nic dziwnego, ponieważ właśnie na tym mechanizmie nagrody polega magia portali społecznościowych, z których korzystają dzisiaj miliardy ludzi na całym świecie. Czytając dzisiejsze teksty biblijne, pomyślałem sobie, że jako chrześcijanie jesteśmy takimi właśnie powiadomieniami, czerwonymi kółeczkami oznaczającymi nową wiadomość. Jesteśmy Bożymi powiadomieniami o dobrej, Bożej wiadomości. Wiadomości o tym, że w Bogu można znaleźć pokój i bezwarunkową miłość, za pomocą której Bóg chce nas podnosić i wzmacniać każdego dnia. Bóg zlecił nam to zadanie. O tym czytamy w Księdze Jeremiasza i Dziejach Apostolskich. Mówcie, nie milczcie. Nieście dobrą wiadomość wszędzie, gdzie jesteście na co dzień. Wykorzystując do tego wszelkie sposoby komunikacji, wszelkie komunikatory w pracy, domu, w szkole, sąsiedztwie, a czy nawet na siłowni. Dzisiaj Bóg stawia przed nami, przypomina nam o zadaniu. Mówmy o Bożej miłości, pokoju i łasce, bo dziś jest to bardziej potrzebne, powiedziałbym, niż jeszcze wczoraj. A nasza wiadomość najlepiej niech będzie potwierdzona naszym postępowaniem. Mówmy, nie milczmy o Bożej dobrej wiadomości. Ludzie czekają na nią, czekają na dobrą wiadomość, ponieważ wokoło na co dzień jest tyle złych. Dajmy im Bożą dobrą wiadomość.